No więc tak, pierwszy test, w zasadzie dwa testy, zrobimy sobie próbę utrzymywania urządzenia w powietrzu w trybie loiter, czyli przy wspomaganiu GPS, zobaczymy jak to będzie wisieć. A drugi test od razu zrobimy, jak wygląda powrót do domu, jak wygląda ta dokładność. Wezmę sobie teraz tutaj taki kamień, żeby zaznaczyć miejsce startu. Mamy sobie go tu, o. O. O, jest taki charakterystyczny. Później jak wylądujemy, zobaczymy z jaką dokładnością on sobie tutaj wyląduje. Uzbrajamy. Dobra. Kopter teraz podniesiemy troszeczkę w trybie utrzymywania pozycji do góry na pewną odległość. Przełączyłem teraz w tryb utrzymywania pozycji. Podejdziemy troszeczkę bliżej. Postaram się wcelować jakąś antenę i żeby w miarę statycznie, żeby widać było, jak on tą pozycję utrzymuje. Wiatr jest taki, no powiedzmy, średni. Możecie poobserwować, jak to wygląda. No troszeczkę raz w lewo, raz do góry, troszeczkę w dół. Ale w miarę. To jest oczywiście GPS 6M, czyli tylko ten na obsługujący, nie obsługuje on GLONASS, więc teraz aktualnie może Wam pokażę. Tutaj jak zobaczycie, mam nadzieję, że widać 12 satelit. 12 satelit w trybie loiter, współrzędne GPS-u, wysokość 2 metry. No i tą wysokość sobie tutaj utrzymuje. Dobra, ja myślę, że nie ma sensu go tutaj trzymać dłużej. Podejdźmy sobie w ogóle do miejsca lądowania. Tu jest ten nasz kamyk. Teraz tutaj na przełączniku sobie damy tryb powrotu. Dobra, teraz kopter, quadrokopter, tak się przyzwyczaiłem, kopter wzleci na wysokość, ma tak ustawione, że leci pierw na wysokość 20 metrów, ustawia się nad miejscem lądowania, przechodzi w tryb loiter i teraz przechodzi w tryb powrotu do lądowania. Widzimy, jak teraz schodzi sobie w dół do lądowania. Widać, że jest to w miarę stabilne lądowanie. Dobra, wylądował. Jak widzicie, nie jest to w punkt dokładnie, bo kamyk mamy tutaj. O. A sprzęt mamy tam. Więc to jest jakieś, powiedzmy, metr odległości. No jak dla mnie, myślę, że spokojnie to wystarcza. Raczej nie będziemy nigdy startować i lądować z jakiegoś małego punktu, więc tu akurat tak wylądował, czasami się zdarzało bliżej, jak moim zdaniem jest całkiem w porządku. No tak to wygląda. No to na razie.